Witam na kanale Golden Voice po bitwach w The Voice Kids z nowym top. Tym razem to będzie top 10. Na listę trafiła osoba, którą brałem pod uwagę przy tworzeniu poprzedniego odcinka, lecz nie trafiła tam z pewnych powodów, o których powiem przy omawianiu top 10. No i jedna osoba z wyróżnień. Okej, powiem szczerze, że dla mnie bitwy były słabe i nie utknęła mi w pamięci prawie żadna piosenka na tyle, aby do niej wracać, oprócz jednej. Nie wiem czemu, może repertuar nie w moim klimacie? Nie wiem. Na przykład do bitwy z Roxy wracam często, może ze względu na samą Roxy. A nie na utwór i całokształt. I jeszcze do bitwy z Vicky Gabor. Tutaj była jedna taka tylko. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Dziewczyny były super. Jeżeli chodzi o wokal, to tylko jedna osoba zrobiła na mnie jeszcze większe wrażenie niż w przesłuchaniach i jedna przekonała mnie do tego, że jej głos to jej głos, a nie jakiś udawany. Reszta zaśpiewała jak zaśpiewała, jedni gorzej, inni na miarę przesłuchań. Kto jest w półfinale? Drużyna Dawida. Marcin, Ala i Anastazja. Okej, zgadzam się. Drużyna Dawida moim zdaniem najsłabsza i oprócz Marcina i Ali, jako trzecia osoba mogła być każda, ale Anastazja z moim wyróżnieniem, także trójka dla mnie okej. Chłopaki. Ewelina, Ola i Hania. Najsilniejsza drużyna w tej edycji według mnie i tutaj nie ma jednego czy dwóch kandydatów do półfinału, a jest co najmniej pięciu, a miejsc tylko trzy. Dlatego nie będę tutaj płakał nad rozlanym mlekiem i mówił czemu nie Kinga zamiast tam kogoś, czemu nie Liza zamiast tam kogoś, no właśnie zamiast kogo. No dla mnie zamiast Hani, ale naprawdę to tylko dla mnie, natomiast obiektywnie ta trójka też jest dobra. No i Cleo. U Cleo Natalia, Wiktoria i Szymon. No i tutaj wiadomo Vicky, Natalia też okej. No i Szymon. Mi okropnie szkoda Agnieszki, chętnie bym jej posłuchał w półfinale. A jeszcze bardzo dobre były Magda, Ola, Julka. No jest Szymek i Szymek też fajny chłopak, ale czy na półfinał? Nie wiem. Nie mówię na 100% nie, ale moim zdaniem byli lepsi. Teraz zobaczymy moje top 8 sprzed bitew. Co tu się stało? Mamy 5 osób w półfinale z mojego top 8 i 2 z gwiazdką. Nie jest źle. Jak wspomniałem, chłopaki mieli najsilniejszą drużynę i to normalne, że ktoś musiał odpaść. Odpadły Liza i Kinga, ale weszły Ewelina i Hania. Myślałem, że u Cleo wejdzie cała moja trójka, no i tutaj się zaskoczyłem, bo o ile dzieciaczki od Dawida i chłopaków to ewenementy wokalne, to u Cleo zaskoczenie totalne dla mnie, ale niech tam będzie. Okej, teraz moje nowe top 10. 10. miejsce Hania Sztachańska. Hania bardzo solidna wokalistka, taka rzemieślniczka 100%owa, nie popełnia rażących błędów, o ile je popełnia, chyba każdy popełnia. Jednak u Hani brakuje mi tego czegoś i w osobowości i w głosie, ale solidność tutaj podstawą. Dziewiąte miejsce Ala Tracz. Niesamowita. 9 lat, a już tak ładnie postawione dźwięki. Piękny, subtelny falsecik z postawionym wibratem. Miodzio, słodzio i tak dalej. Jedyny minusik dla mnie, to nawet nie wiem czy mogę to nazwać minusem, to taki jeszcze głosik dzieciuszkowaty. Ósme miejsce Natalia Kawalec. Natalia też solidność i głębia w głosie. Siódme
Siódme miejsce Agnieszka Letniowska. Aga zanotowała u mnie spadek, bo w bitwie mnie nie zaskoczyła, a w singów troszkę mniej podobało mi się to wykonanie niż w przesłuchaniach w ciemno. No i ta góra, której nie było w przesłuchaniach, też jakoś mi nie wpadła w ucho bezboleśnie. Jednak Aga ma coś w sobie i w głosie i chciałbym ją słuchać w dalszej części programu. No niestety. Szóste miejsce, Marcin Maciejczak. Jak wspomniałem w poprzednim rankingu, zraziły mnie te góry w piosence Dłoń. A w bitwach nie wyróżnił się zbytnio. Plusy na pewno ma. Przypomina mi Danielię Tuleszową. Ładne falsety i nawet kilka dźwięków z piersi takich podobnych do Danieli. Jednak to nie moja bajka, i Danielia, i Marcin. Natomiast należy doceniać i doceniam. Piąte miejsce Liza Misnikowa. Liza ma swój styl, swoją manierę w głosie i świetne góry, obok tego nie można przejść obok. Czwarte miejsce Kinga Wołoszyn. Kinga rozwaliła system piosenką Sztorm. Ale w bitwie już tego efektu wow nie było. Dziewczyna śpiewa świetnie, solidna jak Hania Natalia, jednak tutaj u Kingi wyróżnia się ta subtelność w głosie i te super vibrato. Trzeba mieć coś wyróżniającego oprócz solidności. Kinga ma te dwie rzeczy. Trzecie miejsce Wiktoria Zwolińska. Czemu Wiki nie na pierwszym miejscu? W poprzednim odcinku przecież powiedziałem, że Kinga i Wiki są największymi faworytkami, ale też powiedziałem, że po bitwach może się to zmienić. Nie na pierwszym miejscu, bo piosenka dobrana ewidentnie pod Wiki. Dziewczyny obok robiły robotę z górami, a Wiki robiła swoją. Chciałbym usłyszeć góry u Wiki, ale nadal to kandydat do zwycięstwa, bo to magia w śpiewaniu, a jak to powiedziała Edyta Górniak do Roxy, masz magię. Wiktoria też ją ma. Drugie miejsce Ola Gwazdacz. Nie uwzględniłem jej w pierwszym top, bo nie byłem do niej przekonany. Wydawało mi się, że to jej śpiewanie jest sztuczne, aczkolwiek podobało mi się, nie to, że mi się nie podobało. Zastanawiałem się nad nią, potem usłyszałem kawałek z We Are The World. I myślę, wow. Potem bitwy. Wow potwierdzone. 11-latka o takim głosisku. Tutaj nieważne jakieś potknięcia, taki głos w 11-latce. Polska Shakira o bardziej szlachetnym głosie. Dobrze, pytanie, dziewczynka czy chłopczyk? No właśnie, nie mogę tego rozgryźć. Na pewno małe.
Pierwsze miejsce Ewelina Kozłów. Maszyna, wokalny terminator. Do niej wracam najczęściej, aby posłuchać. Rasowość w głosie u tej dziewczyny jest rewelacyjna. Chyba najbardziej solidna w śpiewaniu, plus ta rasowość. To właśnie to, o czym mówiłem na początku. Tylko Ewelina pokazała, że może więcej. Gdybym miał iść z kimś na wojnę wokalną, to wybrałbym Ewelinę. Zdmuchnęłaby wszystkich rasowością, tym pazurem, co ma w sobie. To moje top 10 tej edycji i pamiętajcie, to moje top 10, a nie układ końcowy programu. Teraz typuję zwycięzcę programu. W pierwszej edycji typowałem Roxy i to już po przesłuchaniach i jej kibicowałem do samego końca. A kibicowałem jeszcze Zuzi Jabłońskiej i Natalii Zastępie, ale w takiej kolejności Roxy, Natalia, Zuza. W drugiej edycji typowałem Anię, ale nie kibicowałem ani najbardziej. Najbardziej kibicowałem Lenie Marzec, Ani, a potem Wiktorii Gabor. Wiki robi teraz wielką karierę, a o Lence jeszcze usłyszymy. No i trzecia edycja, tutaj kibicuję najbardziej Ewelinie i Oli. Tak porówno, potem Wiktorii, a potem Ali. A na zwycięzcę typuję kogo? Jak myślicie? Wyłamałbym się i postawiłbym na Olę, bo wtedy wygrałby jakiś ewenement, 11-latka o głosie jak dzwon, a nie 14-15-latka latek o pospolitym głosie. Ale nie wyłamuję się i typuję Marcina Maciejczaka. Z rozsądku. Czemu typuję kogoś, kto u mnie jest w top 10 na 6 miejscu? Główny powód jest taki, a sami wyciągnijcie wnioski. Do usłyszenia.